A teraz przed nami ostatni lot orła do zwycięskiego gniazda. Dziś to będzie trudny zeskok w Krokwi, w Zakopanem. Magia tutaj, która zawsze mu towarzyszyła, powoduje, że walczyło rząd dusz. I teraz czterokrotny zwycięzca Zakopanego w powietrzu. Daleko, ale przede wszystkim szczęśliwy, że wylądował ostatni skok Adama Małysza. Ostatni skok, pamiętamy, w Pucharze Świata zakończył się upadkiem, a teraz Adam jest na dole, ależ on jednak kocha tych kibiców, tak jak oni jego. W pięknym kombinezonie, na którym pod plastronem jest 39 zwycięstw w Pucharach Świata. Piękna historia nam się kończy. Ale opowiadał ją swoimi zwycięstwami, medalami. Swoją fantastyczną wolą walki. Postawą, która była wzorem dla innych i myślę, że będzie wzorem dla Polaków, żeby śmiało sięgać, ale wcześniej ciężko pracować.